Cześć, witam Was na moim kanale. To już jest trzeci film dzisiejszego dnia. Tym razem powiem Wam, kto będzie m, uczestniczył w 10X w ten weekend, a nawet dłużej niż w weekend, ponieważ plarium tym razem postanowiło troszkę to rozbić. Zbliżają się walentynki, tak jak rok temu, m, tutaj będą pary. Z tym, że każdego dnia będzie inna para i będą 4 pary przez 4 dni przez to też summon rush zostało wydłużone, bo sam rush zamiast skończyć się w poniedziałek, to będzie trwało do wtorku. No więc teraz zerknijmy na to, kto pojawi się w tych eventach. Pierwsza para piątkowa to będzie Belanor. No jak na Wojdlego nie jest to, nie jest to jakiś super champion, ale zobaczmy co on tutaj ma. Tutaj atakuje jednego przeciwnika Wrzuca crit rate na wszystkich, jeżeli ten atak jest krytyczny. Tutaj umieszcza duży decrease defense i weekend na dwie tury na jednym celu, potem go atakuje. Umieszcza perfect veil na sobie na dwie tury. Tutaj ponownie atakuje jednego przeciwnika, zaatakuje przeciwnika z najniższym HP, dodatkowymi obrażeniami, jeżeli kogoś, jeżeli tym atakiem zabije, ten, ten drugi atak nie może być. Krytyczny. No, i tutaj połączenie z Zawią aktywuje swój Sword Leader czyli A1. Jednocześnie aktywuje Poison Rain zawi. To jest atak AOE zawi. Zaraz pomówimy o tym, co mm, co tam jest. Tutaj jest zaznaczone, że ma crit rate. Ok, to, to ten crit rate, increase crit rate wynika z jego A1. No, i jeszcze ma Aurę. Zwiększa crit rate we wszystkich miejscach o 24%. No i przejdźmy teraz do Zawi. Zawia to jest Dark Elf. I z tej pary ona jest lepszym czempionem. Na A1 atakuje 3 razy jednego przeciwnika i wrzuca Poison. Na A2 Poison Rain to jest ten atak, który aktywuje. Mm, aktywuje. Belonor atakuje wszystkich dwa razy. Każde uderzenie ma 50% szans na wrzucenie dużego poison'a. O 25% można to jeszcze zwiększyć. No i jej A3, Deadly Catalyst, to jest jej najlepszy ruch. Atakuje wszystkich i ma Block Revive, i ma tutaj tak zwany Poison Extortion, czyli momentalnie aktywuje wszystkie poisony, które są na przeciwnikach, co naprawdę pozwala. Przy dużej ilości poisonów y, załatwić wszystkich przeciwników. Bardzo mocne uderzanie I w parze z Belanorem atakuje jednego przeciwnika i ma debuff spread. Bierze cztery losowe debuffy i roznosi je po wszystkich przeciwnikach. No i to można połączyć w ten sposób, że Belanor najpierw wrzuca swój defense, y, decrease defense i weaken. Potem ona atakuje tym roznosząc wszystkie te debuffy na wszystkich przeciwników i jeszcze ma Aurę ona zwiększa atak we wszystkich miejscach o 33% także to jest pierwsza para piątkowa w sobotę w sobotę będzie inna para przejdźmy do Sacred Order pierwszym czempionem, który będzie do zdobycia będzie Venus Venus, która na A1 Atakuje jednego przeciwnika dwa razy, szansa na poison, tutaj atakuje wszystkich, Decrease Defense i Weaken, 100% szans po wyksiążkowaniu, tutaj atakuje wszystkich, 75% szans na HP Burn na dwie tury. Jeżeli Cupidus jest w tym samym teamie, to usuwa wszystkie, wszystkie buffy z wszystkich przeciwników i ma 50% szans na dodatkową turę. Zwiększa aura, zwiększa HP we wszystkich miejscach o 33%. Dobry champion, aczkolwiek troszkę jej wartość została obniżona. No tutaj mamy 75% na HP burn. No mamy championów, którzy są w tym lepsi. No generalnie to jest dobry champion, ale nie jest tak dobra, tak pożądana, jak, było, jak to było kiedyś. I teraz. Jej partner w zbrodni to jest. Gdzie on tutaj jest. On jest tutaj. On chyba nie jest tutaj. Gdzie on w ogóle jest? W takim wypadku. High elf. Kompletnie nie ma. Zapomniałem gdzie on jest. Tutaj. Też nie. Aios nie, zupełnie. Pewnie jest tutaj co? Jestem spostrzegawczy. Przeszukałem tyle tego, a on był na miejscu. Cupidus to jest jej para. Na A1 atakuje wszystkich. Obrażenia zwiększają się o 15%. Jeżeli przeciwnik ma jakieś debuffy. Atak AoE na A1 zawsze jest fajny. Tutaj atakuje 3 razy, losowo każde uderzenie ma 75% na HP burn na 2 tury, na A3 umieszcza increase atak na sobie na 2 tury, potem atakuje jednego przeciwnika, 50% szans na wrzucenie HP burn na wszystkich przeciwników na dwie tury, jeżeli kogoś zabije. I ten atak, ten debuff nie może być zablokowany. I co się dzieje, jeżeli jest winus tutaj? To zadaje 25% więcej obrażeń. Także zaczyna naprawdę fajnie mocno uderzać. I jeszcze mamy aurę, zwiększy atak. O 33% we wszystkich miejscach. Także Cupidus plus Venus ich wartość wzrosła po pokazaniu się hydry. Ta dwójka na hydrze naprawdę robi dobrą, robi dobrą robotę. Przejdźmy dalej 12 12 będzie dwóch naprawdę bardzo fajnych czempionów. Będzie Cardial, jeden z lepiej wyglądających czempionów w całej grze. Co on nam daje? Na A1 atakuje jednego przeciwnika, leczy wszystkich o 7,5% ich obrażeń, umieszcza True Fear na jedną turę. Na mm, jeżeli ktoś jest z Demon Spawn, Undead Horde albo Knight Revenant. na a2 usuwa wszystkie debuffy, jakie na sobie mamy, a wrzuca block debuffs i revive on death na dwie tury. Revive on death nie wolno. Nie można usunąć. Bardzo fajny ruch. Na 3 wrzuca duży crit increase crit rate increase crit damage na wszystkich naszych championów na dwie tury. Potem ma ally attack. Na jeden cel. Obniża cooldown tego skillu o jedną turę, jeżeli kogoś zabijemy. I jeszcze ma pasyw tutaj właśnie w połączeniu z Sissią, która jest jego parą, się dzieją różne rzeczy i zobaczmy, co on tutaj ma. Yy. Nasi towarzysze otrzymują 20% mniej obrażeń od Demon Spawn, Undead Hordes i Night Revenant, yy. kiedy jest. Ale Attack ja ma 15% szans na dołączenie do takiego ataku, jeżeli Sixia jest w teamie, to zawsze dołącza do ataku. I tylko to się dzieje raz na turę. I jeszcze ma fajną aurę. Zwiększa speed we wszystkich miejscach o 19%. Cardio, naprawdę mocny champion. No i on łączy się, jak już wiecie, z To jest ta pani też bardzo fajnie wygląda i jest bardzo mocno. Najlepszy champion na pająka w całej grze. Na A1 atakuje jednego przeciwnika 3 razy. Każde uderzenie ma 15% szans na zwiększenie czasu trwania HP burn o jedną turę. Jeszcze o 15% można to zwiększyć książkami. Na A2 atakuje wszystkich po wyksiążkowaniu. 100% szans na wrzucenie Weekend na dwie tury i 100% szans na Decrease Defense. Jeżeli mm, mamy przynajmniej dwóch przeciwników pod wpływem HP Burn, automatycznie aktywuje wszystkie HP Burn i mm, obniża czas ich trwania o jedną turę. Ten ruch jest bardzo mocny, dlatego że automatycznie aktywuje wszystkie HP Burn. Na A3 umieszcza HP Burn na sobie na trzy tury, potem atakuje wszystkich. Ma po wyksiążkowaniu 100% szans na wrzucenie HP burn na 3 tury i dostaje dodatkową turę, jeżeli umieści HP burn na wszystkich przeciwnikach. Jest Force, więc mogą być weak hits, także nie zawsze to zadziała. I jeszcze mamy passive tutaj. Zwiększa swój speed o 3 punkty i 3% zadaje większe obrażenia za każdego. Czempiona naszego lub przeciwnika, który ma na sobie HP Burn. Jeżeli Karel jest w teamie, to nasi czempioni otrzymują 3% leczenia z HP Burn zamiast otrzymywać obrażenia. Bardzo dobry pasyw i jeszcze ma Aure, Zwiększa accuracy we wszystkich miejscach o 60 punktów. Także to jest para niedzielna i na koniec para poniedziałkowa. I to jest najlepsza para w całej grze ciągle. I tu mamy tak. Undead Horde's pierwszym czempionem to jest Siphi The Lost Bright. Świetne staty. Na A1 atakuje jednego przeciwnika. I 100% szans po wyksiążkowaniu na wrzucenie sleep. Jeżeli turniter przeciwnika jest wyższy lub równy 50%, ten sleep nie może być zablokowany. Bardzo mocny ruch. Albo leczy się bo naszych wszystkich leczy o 5% max HP, jeżeli przeciwnik ma poniżej 50% turn Na A2 trzy bardzo dobre buffy, block debuffs, increase defense, increase speed na wszystkich na dwie tury, bardzo mocny ruch. A3 wskrzesza jednego czempiona, daje mu 55% HP i turn meter wrzuca na niego increase attack i duży increase crit rate na dwie tury. I jeszcze ma pasyw. Leczy wszystkich o 10% ich max HP na początku y, tury. Ma 40% szans. Można do, 10, do 50% to zwiększyć na usunięcie frizu i Firu y, na początku każdej tury. Usuwa wszystkie debuffy, jeżeli Rotos jest w tym samym teamie. I usuwa to tylko z Rotosa. Także jeżeli oni są w dwójkę, to. Nie ma sensu wrzucać debuffów na Rotosa. Aura zwiększa rezystens we wszystkich miejscach o 80 punktów, także to jest syfi. I mamy jeszcze Rotosa na A1 atakuje jednego przeciwnika 75% szans na wrzucenie decrease defense na dwie tury i 25% na dodatkową turę. Na 2 atakuje jednego przeciwnika Obniża max HP o 20%, a potem dodaje sobie te HP. W normalnych walkach nie może obniżyć HP więcej niż o 60%, a swojego zwiększyć o 60 tysięcy na bossach. Nie może zmniejszyć max HP bardziej niż o 30%, a swoje zwiększa do 15 tysięcy. No, i mamy jeszcze A3. Atakuje jednego przeciwnika. Ignoruje 60% defense. To jest bardzo mocne uderzenie. Dodatkowo ignoruje unkillable i block damage. I jeżeli kogoś tutaj zabije, jest szansa na block revive. Ale jest to bardzo mała szansa, ponieważ musi zwiększyć swój HP tym skillem o 60%. 000, także to długo trwa. Ale. Jeżeli kogoś zabije, a dzieje się to zazwyczaj, że kogoś zabije przy takim ignorowaniu defensu, to dostaje dodatkową turę. Także on, tu mamy tutaj u niego taki efekt kuli śnieżnej, yy, ponieważ tu mamy tylko 3 tury cooldownu. Tutaj zaatakuje, zabije kogoś, dostaje dodatkową turę. Może wykorzystać A1, gdzie znowu ma szansę na dodatkową turę. I tak może się ruszać yy, dużo. Dużo razy. I jeszcze mamy pasyw, który obniża otrzymywane obrażenia, także nie może i przy jednym uderzeniu dostać więcej niż 50% HP. U boss, na bossach jest to 15%, przepraszam, 30, 15% jeżeli Sifi jest to 30%. I co? Jeżeli zabierzemy mu 50%, to wtedy dostaje dodatkową turę i znowu może nam mocno zaszkodzić. Także to jest ostatnia para, czwarta. Ich będzie można zdobyć w poniedziałek. Pamiętajcie, że zazwyczaj, bo CVC w, w przyszłym tygodniu będzie w ciągu CVC też mamy zazwyczaj 10X, więc ciekawe, kto tam się pojawi. Z mojej strony na dzisiaj to będzie wszystko. Życzę udanego wieczoru. Mówi do Was samael. Cześć.